Cześć, Siemanko, ja jestem Randą, witam Cię serdecznie, drogi widzu, witam Was serdecznie, drodzy widzowie, w kolejnym odcinku z naszego gameplaya Prey, gra, która jest osadzona w niezwykle realistycznej, kosmicznej rzeczywistości, troszeczkę futurystycznej, bo oczywiście jakieś potworki i tak dalej, to wszystko musi być, żeby się w grze działo. Czajcie. A ja Was zapraszam na kontynuację tych przygód, czyli na rozwinięcie trochę tego, co było poprzednio, czyli rozwinięcie tego, że byliśmy w miejscu, które jak najbardziej pociąga fabułę dalej. Dzień dobry. Miło. To był ten kmiot, dawaj go. Okej. Okej, dobra, on generalnie mi chyba pomaga, to jest mój ziomek. Naszym zadaniem jest teraz dostać się do gabinetu doktora Calvina, aczkolwiek zauważyłem, że ile razy wracam tam z powrotem, wiecie, na tę pierwszą arenę i jestem z powrotem tutaj, tyle razy fantomy, roboty, wszystko się pojawia od nowa, ja marnuję amunicję, pancerz, siłę, energię, nerwy. Generalnie wszystko idzie nie tak jak trzeba, więc postanowiłem, że będę przynajmniej na razie ją mijał, a potem jak najrzadziej chodzi już tam do tyłu. W naszej przerwie, kiedy nie nagrywałem odcinka, zdobyłem kilka fajnych rzeczy, mianowicie projekt amunicji do strzelby, który był gdzieś tam z tyłu zakopany, musiałem po prostu się cofnąć i poszukać go dokładnie. I dzięki temu mamy 16 pocisków, to jest dosyć dużo. Mamy również jakąś miotacz łowczyni. Generalnie broń nie służy absolutnie do niczego fajnego, zobaczcie. Po prostu jest kuszą z takich pimpków, które... Tak, o, patrzcie. Takie to są, takie to jest nic właściwie. W opisie broni było napisane, że służy ona do drażnienia swoich przeciwników i przeszkadzania im w dobrym życiu. Jakoś tak to było, nieważne. Znalazłem również, słuchajcie, coś, co może nam się przydać, mianowicie transmitter fali negacyjnej, opracowany w laboratorium blablabla. Chodzi o to, że jak rzucicie je pod nogi kosmitom, to nagle przestają mieć te swoje magiczne właściwości i możecie je bić jak normalne przedmioty i normalnych wrogów, którzy są praktycznie niegroźni. Więc to chyba tyle, jeśli o to chodzi. No i ładunek rezygnigowy to jest to, wiecie, co wytwarzało nam materiały takie... No te recyklingowe. Mam też jeszcze jedną nowość oczywiście, neuromody. Musimy ulepszyć sobie nasz kombinezon. Ja już nad tym wszystkim myślałem, patrzyłem, wiem co chcę sobie ulepszyć. I to będzie zdecydowanie modyfikacja kombinezonu, która pozwoli nam ładować jeszcze jedną tarczę, do której zaraz przejdziemy. I powiększy nam ekwipunek, więc to nam się przyda jak najbardziej. Dobra. Co do statusu. To nie ta zakładka, przepraszam, niestety jest. Czy to ta? To jest ta, układy kombinezonu, zobaczcie. Mamy dwa miejsca, właściwie teraz już cztery, bo wcześniej były dwa przed tą modyfikacją przez neuromody. Jedno to już założona jest tarcza przeciwwiązkowa, czyli to są te ataki laserowe, które wiecie, od kosmitów czasami dostajemy. A druga, którą mieliśmy, ale jej nie założyliśmy, a to było kluczem do rozwiązania jednej z zagadek, jest tarcza antyradiacyjna, która zapewnia odporność na promieniowanie. Pamiętacie, że są tam na dole takie skrzyneczki, które musimy odwiedzić. I musimy tam dojść do takiego miejsca, do którego dojść się nie dało, bo promieniowało po prostu, a teraz dzięki tej właśnie tarczy możemy się tam zakręcić. Ale ze mnie gapa. No ja wiem. Mamy do wyboru iść do Calvina albo sprawdzić to promieniowanie. Ja bym raczej był za tym, żeby sprawdzić oczywiście w swojej kolejności wszystko. Sprawdzić promieniowanie, a potem się udać do Calvina. Tu jest fantom generalnie. Musimy ich wyczaić. Mam nadzieję, że jest tylko jeden. Nie będę ukrywał, że więcej mi ich nie trzeba. Ale zrobimy tak, skoro on jest w tym momencie, kiedy rzucę tam bombę oczywiście, o której mówiłem, niewrażliwy na cokolwiek, to rzucę ją, podbiegnę do niego i będę go ładował z działka lepiki z klucza. On stoi tutaj, tak? Tak. Mam nadzieję, że kolegi ziomuś nie masz. Robotów raczej też żadnych nie widzimy, więc powinno być łatwo. I chyba, słuchajcie, wiem skąd oni się biorą. Oni się zaczęli pojawiać w momencie, w którym ja zdjąłem tą blokadę. Spróbujemy ją jeszcze raz założyć, przynajmniej póki tutaj wszystko wiecie, operujemy tym miejscem, a potem ją otworzyć, jeżeli będziemy jej potrzebować. Tylko ten koleś musi to podejść. A ja muszę wziąć sobie to działeczko. Zero. Weź sobie tą bombę. On tu podejdzie, wtedy ja do niego ze strzelbą, jebut, wiecie o co chodzi, nie? A jak coś to... O, szybki zapis oczywiście. A jak coś to się cofniemy do save'a poprzedniego. No chodź do mnie, misiu. Musimy się spotkać, inaczej to nie wyjdzie. On się zmnożył! Co jest?
Chyba zabiła mnie ta jego kałuża, w której stałem, to był błąd. Ale on się mnoży, to dlatego wcześniej był jeden, a potem dwa. To wyjaśnię, ale spokojnie. Tego raczej używać już nie będziemy. Spróbujemy w niego rzucić tym, wiecie, tym co się rozkłada. Tym działkiem recyklingowym, czy bombą recyklingową, tak to się nazywało, nie? Ładunkiem recyklingowym, może z niego częściej zrobić. Chyba nie chciało z niego zrobić części. To był ten ładunek? No to był ten, to czemu ich ten się nie wy... Aha, ja rzuciłem tym znowu. Przemieszczam się. Podniesiemy sobie zaraz oczywiście. On musi się tu tepnąć do mnie. Tepnij się, ziomuś, tepnij. Czajcie to? Wciągnęło go normalnie. Będę was zbierał później, ziomeczki. Na razie Phantom. Ej, patrzcie, gdzie on jest. Ziomuś, wessało cię tam, ty. Co się jest? Ej, co się odwaliło? Wyssałem tam fantoma. No, on nie dostaje obrażeń, to bez sensu, ale on zwierzątko mam teraz, zobaczcie to. On musi mnie wyczaić i teleportować się sam, czy? Rzućmy tam jeszcze jedną bombę, zobaczcie, może to o to chodzi. Odsunąłem się, bo przez chwilę myślałem, że mnie też na części przerobi, ale chyba to tak nie działa. Okej, no to zbieramy części i się nim nie przejmujemy, bo w sumie wiecie, no tak... Amunicja zaoszczędzona, więc chyba jestem szczęśliwy. No to tyle, kurde, zbieramy to, co zdobyliśmy z niego i tyle, będziemy mieli zwierzątko. Aczkolwiek ja jestem pewny, że jak tu znowu przyjdę kolejnym razem, to po prostu zniknie ten ziomuś, nie? A póki co mamy zwierzątko. Możecie je nazwać w komentarzach. Chętnie tą nazwę zaakceptuję. A tu tak, założyliśmy tarczę. A ciekawe, czy z kuszy to będzie się znikało. Nie. Czyli pistolet sobie weźmy. No to jest pistolet. Podniszczam to do... Jaka awaria broni, tylko amunicji nie mam. Seria, awaria broni, ale dziadowska broń. I zobaczcie, jak się budek mamy dwa razy większy praktycznie. Znaczy tam o ileś mniej jest większy, nie? Neuromody, apteczek sztuk 12, to jest naprawdę pokaźna ilość, słuchajcie, pokaźna ilość. A to są jakieś wabiki na tyfony, coś to nie działa praktycznie, nie? Pistolet sobie mieliśmy naprawić, tak. Nie mam części. O, Ciulix. Dobra. Robimy save'a i wbijamy się w to. Z kluczem. Nie wiem, czy mam to zniszczyć. Uwaga, wykryto napromieniowanie. Niezbędna pomoc lekarza. Nie lekarza, tylko tabletek. Hehe, szachmat, kurwa. Tylko, że tam w sumie nic nie ma ciekawego, tak? Dobra, no czyli nic mi to nie dało, czyli... wiecie, wczytamy po prostu poprzedni zapis, bo szkoda tych tabletek, one zawsze coś kosztują. Teraz udamy się na górę, po to, żeby zobaczyć... Marek, jesteś tam? Czy jak tam go nazwaliście, przepraszam? No mam kolegę, no mam nadzieję, że tam schodzić nie będę musiał nigdy. Ale coś czuję, że to jest otwierane przez ten komputer. Na 90% to jest otwierane przez ten komputer. Ale okej. Okay. Ja tego chyba nie potrzebuję. Mam mi zimno. Do szczęścia. Po prostu zamkniemy sobie teraz te wrota. Wewnętrzna blokada. No to ja bym chciał to zablokować. Dajesz, ziobuś, ale współpracuj. Mam to kluczem zablokować? To jest wychodzenie w przestrzeń. A my tego przynajmniej na razie oczywiście nie chcemy. Dobra, nie da się tego odblokować. Więc nie zostaje na nic innego, jak wejść sobie na ten taki, wiecie, kontenerodomek nasz i po prostu ogarnąć amunicję i tak dalej, żeby przejść do warsztatu doktora Calvina już, nie? Tu nic ciekawego nie widzimy.
Poukładamy to sobie. Widzę, że szóstka nam się skończyła, to będzie ósemeczka. To jest jakaś amunicja do broni, której jeszcze nie zdobyliśmy. Mam nadzieję, że ją zdobędziemy, bo jak nie, po prostu ją, wiecie, przerecyklingujemy, nie? 5, 6, 8. Dobra. PSI mamy w normie. Możemy iść i wytworzyć ammunition. Patrzcie. Projekt jak każdy inny. Antyrat nam zostaje. Naboje 9 mm zostają. Naboje do strzelby. Mamy składniki? Mamy składniki. To lecimy. Podwójna dawka, bo wiecie, że strzelba nie raz nam dubsko uratowała, nie? Okej. Okay. Mamy strzelby naprawdę dużo, to na pewno wystarczy. Nie pistolety, tylko strzelby. Przeładowana, przeładowana. Możemy spokojnie się ładować do warsztatu doktora Calvina, czyli do zwierciadła. Jak się wchodziło do warsztatu, ziomuś? To są potwory. Tak, to są te roboty, tam wszystko lata. Póki co, zamknijmy to sobie. Zróbmy szybkiego save'a i bierzmy się do roboty, nie? W końcu. Tu mamy naprawić zwierciadło, tak? Takie jest nasze zadanie. Jest tu guzik. Wiem, że jak wcisnę cokolwiek tutaj, to generalnie mi to nic nie da, bo zależy mi na tym, żeby na razie sobie nie robić problemów i po prostu pozbierać to wszystko, co tu mam dookoła. Na wypadek, gdybym nie miał okazji już i możliwości tutaj wrócić. Wiecie, jak to jest w moich grach. Zawsze dostaję łomot, a potem mówię, tu nie wracam, bo tam jest źle. Dlatego trzeba wszystko wyzbierać dookoła, a dopiero potem tam się przejść. Co to lata? Ziomki, halo. Tego w kosmosie jeszcze nie widziałem. No dobra, mamy kolejnych towarzyszy broni. Jakieś szafeczki, tutaj nic takiego. Możemy tym rzucić w zwierciadło? Nie, to jest za ciężkie. Ale potem to wyciągniemy, więc bez obaw i spokojnie. Jest jakieś coś? Nie wiem, co to jest właściwie. Aha, a to nie ma prądu generalnie. Zobaczcie, pewnie trzeba włączyć tutaj prąd, tak? Jakąś dźwignią. Power Control Terminal. Włącz zasilanie. To tu się to robi, ale jeszcze tego nie robimy. Tak jak mówiłem, przebadamy wszystkie miejscówki dookoła. Na wszelki wypadek, gdyby to wszystko nagle wybuchło, nie? To jakieś tam, wiecie, dokumenty. Kto chce, to sobie zatrzyma film i poczyta. A ja... O, mail. Pliki. Jakieś coś mamy ciekawego. Modyfikacja wagi. Coś jakieś, wiecie, takie techniczne wymiany informacji między tymi wszystkimi inżynierami, którzy tu pracowali. Widzicie, swoją drogą, opłaca się być inżynierem. W przyszłości będziecie potrzebni na stacji kosmicznej. Co to było? Ej, co tam kwitnie na tym statku? Wy to widzicie? O kurwa. Jakiś... Coś to jest. Co to tam jest? Dobra, nieważne. W każdym razie, aktywujmy zasilanie i lećmy z fabułą do przodu. Co zrobiłem? Prototypowe zwierciadło, utracone połączenie. Coś się tu dzieje. Wybierz nagranie, które chcesz przesłać do wyświetlacza zwierciadła, dobra. Dobra, dobra, dobra. Jaki mamy cel w ogóle? Mam obejrzeć tylko film, czy pójść koniecznie do tamtej naszej sali i tam go obejrzeć? Przeprowadź diagnozę i zaproponuj połączenie z serwerem zwierciadła, laboratorium sprzętowe. Ach, bo tu jest jeszcze jedno miejsce, którego nie odwiedziliśmy, a które mieliśmy odwiedzić. Więc pójdźmy tam oczywiście najpierw. Pamiętam to miejsce. To są laboratoria sprzętowe, tylko czekajcie, w którym to było, jak nam się szło. Jak tam się szło? Laboratoria sprzętowe. To było gdzieś chyba na górze. Ale to było w tej sali. Chodźmy szybko do windy. Nie, masz mnie. Roboty jeżdżą windą. Tego jeszcze nie było. Jeszcze chcesz? Dziękuję. Co? Wiem, że on wybucha zawsze na końcu. Aha, tu jeszcze Phantom idzie. Ale on jest chyba tam.
Nie, może tak. Nie chcę tego teraz sprawdzać. Już się bał. Nie, się wcale nie boję. Idzie tu? Ziomeczku, jak coś to przyłaź, dobra? Ale pewnie on tam łazi. Tam właśnie gdzieś się chcemy dostać. Przepraszam, że tak było chaotycznie troszkę, ale... No widzicie, właśnie po to... Właśnie po to ja potrzebuję dużo amunicji do strzelby, właśnie, żeby wiecie... Jak coś raz spartolę, to żeby nic mi się nie stało i mógłbym pardolić to dalej. To był jeden robot, a drugiego gdzie palnąłem? Nic, chodźmy do góry, bo tam są laboratoria sprzętowe. Ej, patrzcie, myśmy w tej miejscu jeszcze nie byli. Nie ma strzelania do mnie, goń się. Jeszcze jakiś kolega? Masz tu coś? Ziomka swojego? Dawaj to wszystko, co masz tutaj. Wabik na tyfony, pizza, PSI. Dobrze, pasuje mi to, co wziąłem. Przeszukajmy sobie wszystko, co on tu ma. Ale czeka, a nie, byliśmy tu, dobra, moment. Byliśmy tu, jasne, że tak. Tu jest wejście do pierwszego holu. Na dole też ziomeczek jeden łazi, ale on nas przynajmniej na razie oczywiście nie interesuje, bo my szukamy laboratoriów sprzętowych. One były gdzieś tu w tym miejscu, albo w tamtym, ale chyba w tamtym miejscu. No, z tego co pamiętam. Tak, tutaj. Patrzcie, laboratoria sprzętowe. Jeżeli pamiętacie panel sterowania, który naprawiliśmy w przestrzeni kosmicznej, te części zamienne, które tak latały, to właśnie dzięki temu, że naprawiliśmy go, otworzyliśmy dostęp do tego miejsca, do którego już sobie wszedłem, dostałem tam jakąś checkpointkę, że zaliczyłem zadanie, ale jeszcze nic z nim nie robiłem, dlatego właśnie, że chciałem zrobić to z wami. To chyba coś testują na Fantomie. Przed rozpoczęciem próby ogniowej należy dopilnować, by w zasięgu nie znajdował się odpowiedni cel. Próby mogą trwać maksymalnie 3 sekundy. No dobra. Wystrzel. Oj, chyba to nie poszło tak jak trzeba było. Fuj. A strzelnica? Co to znaczy strzelnica? Co ona robi ciekawego? Coś chyba otworzyłem, co mogę teraz wziąć. Mi to pasuje w sumie, nie? Więc tak, strzykowka PSI weźmiemy sobie. Wow, trochę mi zimna, przepraszam. Tu jakieś 12 myli, techniczne sprawy, znów to samo, co w sumie nas kompletnie nie interesuje. O, tam jest Phantom. Lane car... Tak, ty mnie widzisz, ja ciebie też, ale chyba się nie dostaniemy do siebie, przyjacielu, bo mamy tu przeszkodę po drodze. Złodziej. Co? Josh to chyba złodziej. Projekt Black Box. A zobaczmy wskazówkę Black Box. Co to znaczy Black Box? Dane. E-mail, nagrania, klucze, projekty, badania, statystyki. Nie. O, tutaj jest. Według zdobytej przeze mnie informacji, Joss Dalton, projektant z laboratoriów sprzętowych, zaginął. Brał udział w projekcie o kryptonimie Black Box. Znalezienie Daltona może przynieść odpowiedź na pytanie, czym ten projekt właściwie jest. Mogę użyć stacji ochrony, żeby go znaleźć. W e-mailu ze stanowiska roboczego coś o zaginionym go sprzęcie. No dobra. A gdzie on może być? Laboratorium sprzętowe? Na zewnątrz? Nie. On jest w tym dziale całym, tam gdzie jest zresztą Bellani, tak? Czy jakoś tak, jak mu tam szło? Okej, okay, jak się możemy dostać do tego miejsca? Tu przejścia nie ma, więc chyba się nie muszę bać. Mózgułki? Zobaczcie. Odpady, PSI, materiał organiczny, czyli coś, co się z niego zrobiło. Musiał się dziwnie czuć, jak tak patrzę na to dzieło. Ogniwa promienia Q. Nie gadajcie, że to jest promień Q. O, ciulik. To jest amunicja do tego. Ja tę amunicję chciałem zniszczyć. Wiązka niestabilnych cząsteczek. Dłuższe wystawienie celu na działanie tej broni ostatecznie doprowadza do jego rozsadzenia. Ale jazda. Odkryliśmy mega broń teraz, nie czajcie. Ale jazda. O kurde, się jaram. I to jest amunicja do tego promienia Q. Cieszę się, że powiększyłem sobie ekwipunek, bo bez tego byłoby ciężko. Musimy teraz go jakoś przestawić ładnie.
To jest promień Q. Czwóreczka, piąteczka, szósteczka. Chyba szóstka mi będzie najbardziej powiadała. Aczkolwiek dajmy go na piątce. A kuszę sobie damy na szósteczkę. Tak, jest dobrze. Czyli mamy teraz ogniwo. Na piątce po prostu, nie? Jakoś fajnie trzęsie. Ej. Dobra. Przeładuje się to długo, na pewno bardzo długo, nie? No króciutko, zobaczcie. Chodź, ziombel. Będziemy cię teraz ranić. Chyba nie dostawał, co? Karta dostępu. Ej, to jest bez... Ej, czajcie to? On mnie może, ja jego nie. Ej, to chyba jest trochę nie fair. Ciąg kasku. Odczuwasz gniew? Nie, tylko złość. Chociaż to jest to samo w sumie. Jakaś karta dostępu. To musi być gdzieś tu schowane. Temu... Przy cyngole mu tym promieniem. Czekaj, tylko się dorwę. Czekaj, tylko do ciebie podejdę, ziomuś. Poczekaj chwilę. I znajdę kartę dostępu oczywiście. Aczkolwiek dobra, no myślę, że super broń jest jak najbardziej odcinaczkiem, który się do tego wszystkiego nada. Testuję broń. Czemu mi wywaliło? Ja tu chciałem mieć broń. I patrzcie to teraz, nie? Okej. Przepraszam? Nie chciał? Czemu on nie zginął? To było creepy. To było bardzo creepy. I czemu on tam w ogóle stał? Skąd ten typ się tam wziął? Bardzo dużo rzeczy mi nie pasuje teraz w tym momencie. Piątka, szóstka. Dłuższe wystawienie celu, ale co to znaczy dłuższe wystawienie? To w sumie mnie tak trochę przeraża. A tu możemy wejść? Coś tutaj jest? Nie, to jest ta przestrzeń kosmiczna, więc... Niestety tutaj nie wejdziemy. On tam cały czas się burzy, coś dobra. Len Carpenter. Dobra. Czyli to jak najbardziej, słuchajcie, działa, tylko że po prostu trzeba to trzymać długo, nie? Węgorzujki, jakiś lepik, dobra, wystarczy. Świetnie, wlazłem w jego maś? Czy co? Coś mnie kopuł właśnie zdalnie. Nieważne. Udajmy się jeszcze do medic roomu. Co? Czemu tak to nazwałem? Wyleczmy siebie, wyleczmy pancerz. Otwieraj mi to. Stary. Ej, to jest moja klinika. Otwórz mi to. Czemu zamknął klinikę? Czy ja ją zamknąłem od środka? O matko, ale jestem głupi. Czemu tu wszedłem? Halo, moment. Nie, to nie o to chodziło. Teraz muszę tam wejść. Zdrapać się tam do góry. I otworzyć sobie klinikę od środka. Świetnie, nie? Jak tam nasz pupilek? Ciekawe jak go nazwiecie, jestem tego ciekawy, serio. Nie, on tym nie dostaje. Szybko się nam tu zużywa, tak swoją drogą. Musimy się tam dostać, słuchajcie. Nie wiem jak to zrobię. Nie mam pojęcia jak tam wejść. Really seriously. Aha, tędy się da. A to luzik, patrzcie. Wezmę ten... To duże, bo to za duże jest dla mnie. Jaki komunikator o błędzie? Tu się nic nie wydarzyło przecież, stary. Okej, mamy to. Teraz trzeba się tam jakoś dostać. Dobra, uciekliśmy z promieniowania, nie jest źle. Już myślałem, że zepsułem sobie całą grę. Wiecie jak to jest, nie? Co mi tu w ślizgi robisz? Idź. Clinic room. Dzień dobry. Może będę w stanie pomóc. Będziesz, stary, będziesz.
Otwieramy to ręcznie, lecz mnie. Diagnozuję, widzę uszkodzenia epidermalne i dermalne spowodowane temperaturą. Zalecam 10 ml hydraminolu. Zalecaj, dobrze ci idzie. Nie ruszaj się proszę, to zajmie tylko chwilkę i już od razu lepiej. A my sobie wróćmy i szybko zacznijmy to wszystko tam, wiecie, z tym filmem. Ja wiem, że 25 minut film, że narzekacie, że długo, ale mam was gdzieś. I tak wiem, że lubicie długie filmy, tylko mi o tym nie powiecie. Co to jest? Storage room? Magazyn. Czemu tu nie byłem wcześniej? Neuromod sztuk 2. Nie byłem tu wcześniej, nie? Bo go nie zauważyłem, że tak może być. Dobra, nieważne. To są neuromody. Oczywiście teraz ich nie będziemy używać. Co widać na księżycu? A nawet się nie ruszać nie da. Trochę lipny ten. To. Oh. Warsztat doktora Calvina. Idziemy tam dalej, nie? To było tu i było na dole. Na dole. To tu? Tak, to tu. Nie, to nie tu, ej. Czy tu? Tu była cała ta scena, ale czemu ja go nie zabiłem wcześniej, co? Ja chyba przed nim uciekłem. A, bo on spadł na dół i mogłem mieć na niego wywalone. Wygruchotane wręcz. Są schody w ogóle. O, zobaczcie, jak przyjemnie. Gdzie jesteś, staruszku? Wiem, że gdzieś tu. Rozpadłeś się? Rozpadłeś się. I to mi wystarczy, wiesz, stary, to... Przy tym zostańmy, tak jest fajnie, miło i przyjemnie. Dobra, to nie będziemy wchodzić do warsztatu, tylko po prostu sobie posprawdzamy tę okolicę na razie, bo widzę, że co przyjdę, to jakaś nowa lokacja jest do odkrycia, której zapomniałem odkryć. Przelutujemy sobie tutaj wszystkie okolice i miejscówki. Spalony dysk twardy, to wszystko się zaraz przetworzy. Zobaczcie, kusza. Też się przetworzy, dawaj wszystko. Zresztą te kusze, ja myślę, czy drugiej nie przetworzyć, bo ja je praktycznie do niczego nie używam. Aczkolwiek nie, nie. Zrobimy to w momencie, w którym będziemy naprawdę potrzebować miejsca w ekwipunku. Bo wcześniej nie ma sensu, skoro ona sobie leży, wiecie, na to. Piwokaczka, weź sobie. My teraz chluśniemy piwokaczkę. Wiem, że będzie trochę wstawiony, ale co tam? To proszę, przewody jakieś, plastikowe rury. Lepik! Kurde, czemu ja tych miejsc też nie odkryłem? Coś się ze mną dzieje nie tak. Coraz gorzej gram. Zdobywasz układ. Jakiś układ wzięliśmy. Założymy go od razu, tylko nie wiem, co to jest za układ. Przeciw eteryczna. Zapewnia odporność na obrażenia od eteru. Jakiś gaz chyba jest. Znaczy, to jest gaz, tylko nie wiem, gdzie on w preju występuje, nie? To nie jest to? Dobra, idziemy dalej. Tu się coś wytwarzało. Aha, to był ten recycling point, nie? To walnijmy tam, co trzeba. Nie, znaczy trzeba wyjść. Wyjść i zjeść. Dużo zjeść. Piwokaczka gdzieś tu było. Dawaj mi piwokaczkę. Gdzie jest piwo? Tu. Raz i dwa. O, trzepło. Dobry browar. I przerzućmy sobie cały ten syf, który mi w sumie nie jest potrzebny. Skoro ma tu leżeć, to po co mi on? I przetworzymy sobie też amunicję do tego. Chociaż amunicja może by zostać jeszcze. Nie, amunicję zostawimy, bo to faktycznie trochę jednak... Jeszcze nie mamy zakłócacza, zobaczcie. A to wypada z tych robocików. Trzeba wszystko pamiętać. Prey jest, kurczę, strasznie skomplikowaną i wymagającą grą, ale da radę go zrobić spokojnie. Tu sobie wypijemy to. Czy zjemy? No i Girmalina. Kombinezon nie naprawiamy na razie, bo tam mamy robota, który za nas to zrobi. Oj, dobry Jezu, jak sypło. Okej. Okay. Myślę, że miejsce mamy jak najbardziej przelutowane. Tam sobie wychodziłeś, tak? Tędy. Tam byliśmy? Coś tu jest ciekawego? Działko Lepik. Zaraz idę je przetworzę, ziomuś. Transcribe. Posłuchajmy, chociaż nie. A, posłuchajmy. Może coś akurat powie? O, tu doktor Calvino. Co się dzieje? Czuję się chory. Nie jestem dziś z sobą. Myślę, że nie pojawię się na swojej zmianie. W porządku. Mam za ciebie dokończyć ten układ? Naprodukowałam od cholery szkła. Układ? Nie przypominam sobie. Prosiłeś mnie o stworzenie nowego układu. Musiałaś źle mnie zrozumieć. Czy ty...
Szczerze mówiąc, wolałbym, żebyś pod moją nieobecność nie ruszała moich eksperymentów. Słuchaj, mam wiadomość, którą mi zostawiłeś. Serio, nie zrobiłabym tego, gdyby nie... Nie, jasne. Już pamiętam. Po prostu... Na razie... No nic, nieważne. Nieważne? Porozmawiajmy o tym jutro. Okej. Czyli on ma jakieś tajne projekty, których w sumie nie za bardzo... Z którymi nie za bardzo chce się dzielić. My sobie musimy zrobić do końca jeszcze parę rzeczy. Zobaczyliście, że podnieśliśmy nowego lepika. Ale pik to można, wiecie, coś zutylizować ciekawego z niego, nie? Więc jak najbardziej go przetworzymy. O, potem sobie naprawimy pistolet. Takie drobne rzeczy. I tyle. Okej, słuchajcie. Ja teraz udaję się do robota medycznego. Udaję się teraz do robota inżynieryjnego. Leczę się, buduję pancerz i tak dalej, i tak dalej. Naprawiam pistolet, dorabiam amunicję i tak dalej, i tak dalej. I widzimy się w kolejnym odcinku, słuchajcie, już przy tym zwierciadle mam nadzieję, że uda nam się coś wymyślić i coś fajnego zrobić, żeby ta fabuła popchnęła się trochę do przodu. A tu jest apteczka, tu trzeba poszperać trochę, tu jest naprawdę fajnie i dużo zabawy. Także w sumie co, no escape tradycyjnie. Ja muszę niestety minimalizować grę, żeby odcinek wyłączyć, ale myślę, że wam to nie przeszkadza, bo to już wszystko, także co, no do zobaczenia, siema.